Wydawałem kluski. O. Kluski ugotowane. Jeszcze sobie dołożę trochę. Oho. Tu się gotujący rosół. Tu się ugotowany. No tutaj mam w garnku jeszcze, ale to sobie akurat podgrzałem trochę rosołu. Teraz wleję sobie do talerza. To zabiorę sobie tutaj, włączę. Ten rosół wleję sobie akurat do talerza. Oho. Zobaczcie, jaki rosołek, ale super. Hop. Kolacja jest wyśmienita. Z tym, och, to oblałem. Rosołek, jak się patrzy. Nie? To jest mój rosół. Jakby ktoś nie wiedział. Mowa, będę go jadł. Ale pycholka. Taki rosołek to szok. Światła nie ma to fakt, ale jakoś sobie radzę bez tego świata. Tutaj gadżety, łyżki. I to właśnie będę teraz wcinał. Ale pycha. Ale taki rosołek to paluszki lizać. Mówię wam Państwu, że jestem fachowiec w tych sprawach. Rosołek, paluszki lizać. Zobaczcie. Muszę podświecać sobie, bo wierzę, że nie mam światła. Rosołek jak pacha. Ugotowałem sobie klusek. Teraz wcinam rosół. Jakiś to problem ugotować. Jak się chce, to wszystko się zrobi. Wszystko jest naraz. Pycha. Jak dobrze jest być, umieć gotować. To jest to. Najgorzej jest, jak się nie chce. Ale pyszny jest. Harosu. Tak. Drób, kurczak i wołowina. Jest bardzo smaczne. Wow. Thank you.
Dobrze zjeść takiego domu. Już muszę sobie dołożyć. Muszę sobie sobie dołożyć, bo mięska troszkę. Trochę warzyw. Warzyw dużo mam. Ja lubię tylko warzywa. W ogrodzie było sporo warzyw. Pory jeszcze zostały. Teraz sobie kluseczek muszę dołożyć. Ale kluski są daleko. Będę musiał je przyciągnąć. Mam nie kluski. Czym nałożymy? A, nałożymy tym. No, są kluseczki. No. Nawet dwa talerze opiernicze. Będę najedzone po pachy. Wow, taki kopiec. O, tyle starczy. Jestem samowystarczalny. Sam umie wszystko zrobić. Sam umie sobie ugotować, jeść. No, to, tak jest to właśnie, jak się nie ma żony, a żyje się sam. A ja żyję swoim życiem i robię, co chcę. Co chcę, to jem. Także... Super, co? Pierniś dwa talerze rosołu. To jest moja kolacja. Jak mi się uda ten rosół. Teraz mi się udał. To może jest zajebiste. Za dużo dałem tego. Muszę kluskę dołożyć. Wyciągnąłem sobie trzy łódka duże. To mam właśnie. Miałem karczku trochę, on mroził się, a wrzuciłem wszystko razem i weszło przepyszne jedzenie. Nagotowałem to taki duży dar. Ciepłego też trzeba zjeść. Nie tylko cały czas zimne będę jadł.
gotowe. No, super. Jedzenie się udało. No, i super. Przepraszam.